Siemano widzowie, witam, nalar w dobrym humorze, także wszystko jest, spotkałem się Mario, nie, albo ten wrzucę materiał pierwszy, albo materiał z Mario, obiecałem wam, obiecałem list do M, czyli do Meksykano, od pana K. Zaraz będziemy otwierać, zobaczymy co w nim jest, ale najpierw może pozdrowię po kolei, szybciutko. Pogoda jest ładna, płot mi robił właśnie. Słuchajcie, już nie będę obracał tego z powrotem. Płot mi robił właśnie. O, będą coś robić. Aby nie wyższy od konona, nie? Słuchajcie, no. Najpierw pozdrowię Łebskiego Harego. Pozdrawiam cię, Łebski Harry. W ogóle wam dziękuję. Dziękuję wam za to, że byliście wczoraj na live'ie. Że mi pomagacie. Że fajnie się z wami gada. Nawet z tymi, którzy mi dokopują, ale spokojnie, ja już naprawdę się przyzwyczaiłem. To do pana K, w ogóle, słuchajcie, już wszystkiego się mogę spodziewać. Dlatego dzisiaj otwieramy list od pana K do pana M. Zaraz będziemy to otwierać, ale mówię, pozdrowię najpierw Chłopskiego Harego jeszcze raz. Pozdrowię Kmicica, bo muszę szybko to mówić, bo nie chcę długich filmów kręcić. Kmicic, dziękuję ci, że oglądasz mnie. Pozdrawiam Lukiego. Luki, mam nadzieję, że u ciebie jest ładna pogoda, bo u nas jest tak półpochmurno, ale przynajmniej już nie jest duszno w Białymstoku. Pozdrawiam też Piotrusia. Piotruś pan? No, Piotruś, pozdrawiam ciebie serdecznie. Siemano. No, także statyczna kamera jest. No, musiałem statyw wziąć. Karola Ryfer. Karol Ryfer. Tak to napisane. No, pozdrawiam cię, Kaloryfer. Kaloryfer. Pozdrawiam Get Off My Planet. Get Off My Planet. To chyba musisz pogonić Majora, bo on tam orbitem był. No to wiesz, słuchaj, stary, no. Słuchaj, no. Musisz z tej planety gonić go. Oczywiście z całym szacunkiem dla Majora. Pozdrawiam cię, Major, również. Pawła Flisa pozdrawiam również. No i tak na razie skończymy z tymi pozdrowieniami i zaczniemy robić super akcję. Naprawdę na żywca wam to przeczytam. Komisyjnie będę otwierał. Komisyjnie. Słuchajcie. Jak widzicie. I co by tam nie było, przeczytam. Co by tam nie było, przeczytam, o ile rozczytam. A widzę, że już będzie problem z czytaniem. Pana K pisma. Co on to skleił? Jak zwykle list na 100. No nie, do czort. Wiecie, zobaczcie. Chyba to zrobił specjalnie, żeby mi utrudnić. Dobra, zrobimy to tak. Są pieczątki, tak jak mówiłem. List jest oryginalny. No i przejdźmy do czytania. O cholera! Białystok dnia, ja poważnie wam to czytam, oczywiście pieczątka jest, jest to list oryginalny, także słuchajcie, będziemy czytać, zobaczymy. Białystok dnia 16.07.2018, szanownego pana alkoholika Jarosława Andrzejewskiego, no i to jest mu adres podany i tak dalej. Wniosek bardzo pilny, szanowny panie alkoholiku Jarosławie Andrzejewski. Ja, obywatel Krzysztof K., zwracam się do pana z taką propozycją, ażeby pan pod... Kurde, ale on pisze niewyraźnie. Naprawdę, słuchajcie, podszykował pokoje do zamieszkania u pana alkoholika dwóch osób takich samych alkoholików jak pan. Jest, jak pan jest od urodzenia alkoholikiem i może jeszcze tylko tego narkomanem. No oczywiście, jestem narkomanem. I kurde, ja już się śmieję. Dajcie spokój, ale to trochę potrwa. A to są osoby na przykład Mariusz z Krzaków, alkoholik, narkoman. Kolejna obraza. To się przyda na dowody.
który posiada rentę inwalidzką, a pan chcesz od tego człowieka wyrwać rentę, wszystkie renty i sobie zarobię tego śmierdzieli. Dlaczego to pan, on tu jeszcze zamazał, alkoholik, to pan alkoholik Andrzej Andrzejewski, niech weźmie się naprawdę, jest trudno czytać, niech weźmie Mariusz, ma swego alkoholika Mariusza z tych krzaków w swoje włości domu mego szkolnego. Tylko pan bez przerwy odtrącasz do... czyli że tylko pan bez przerwy odtrącasz go do krzaków. Naprawdę ja tego nie doczytam. A list jest długi i jest pomazany do połowy do krzaków. I spożywacie alkohol, na przykład piwo, jakoś oczywiście alkohol B, wino różne, nie spożywam wina różnego, panie K, nie wiem, ja to będę trzy, wódka, nawet wódkę mi pijemy, wódka różnego rodzaju. Różnego smaku. Alkoholowe. Naprawdę to mówię wam. Ja muszę tu zaznaczyć. Weźcie to, spróbujcie to przeczytać. To jest jeden wielki. Trzy wódka jakości smaku alkoholowa. Dlaczego pan znęcał się nad tym człowiekiem bez przerwy, pan wyżej wymienionego człowiekowi doręczał alkohol. Nie doręczałem mu nigdy alkoholu. Nie muszę dla Mario doręczać. Czy tak można doręczać dzień w dzień alkohol dla człowieka, który wyraźnie zna pana osobiście, byłoby weź, to jest jeden wielki bełkot, weź jakiś udział, on połowę to marzy. Spożywać tego alkoholu jak pan. Dwa. Ale dwa to ja nie wiem, co to jest dwa teraz, bo tu nie ma jedynki. Wolałem suchodol. Sorry, że dukam, ale tego nie da się przeczytać. Suchodolskiego. W tym, że winem bardzo dokładnie, że pan wiem, że dokładnie, że pan pieniądze, co winny oddał dla majora, że ja oddałem już? Nie, ja nic jeszcze nie oddałem.
Nie, naprawdę, ja to z chęcią przeczytał, ale ja, no kurde, to, ja nie dam rady tego przeczytać. Słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, weźcie, spróbujcie sami przeczytać to. Powiększcie sobie i spróbujcie przeczytać. Ja próbuję to przeczytać, ale może dojdziemy do jakiejś końcówki. A, coś końcówkę. I teraz wszystkie... że ja puszczałem samolot dronu niego. Ja nie mam drona, panie K, niestety. A z chęcią bym kupił, ale nie mam za co. Jeszcze za to. Że to jeszcze za to przejmiesz moją całą posesję, nagrywasz się jeszcze za to, pożyjesz od jeści karno-sądowej wobec zgody mojej. A, to chodzi o drona, że niby ja puszczałem drona. Nie miałeś prawa tego robić. Jeszcze raz, panie K, nie mam drona. Od tego zacznijmy, panie K, nie mam drona. A dorobiłeś się na mojej... A dorobiłeś się na mnie i nie miałeś prawa tego robić, a zrobiłeś. Nie wiem, słuchajcie, nie jestem w stanie tego doczytać, naprawdę. Może jak ktoś jest bardziej piśmienny, to ja wam to po prostu przybliżę. O, i może jak ktoś da radę to przeczytać. Powolutku. To niech mi to przetłumaczy. Bo ja nie jestem w stanie tego przeczytać, a w każdym razie pokazuję tą niespodziankę. Czyli chodzi generalnie o to, że ja rozpijam Mario, ponoć. Natomiast dla majora oczywiście jest tutaj zezwolenie. Jest zezwolenie, także w porządku. Będę miał kolejny dowód na to, że facet ściemnia. A co poza tym? No, widziałem Mario dzisiaj, będzie z nim materiał. Znaczy będzie z nim materiał, bo już nagrałem. Sam się zgodził, sam rozmawiał ze mną. No i kolejne pozdrowienie. Słuchajcie, jeszcze i tak potem zrobię jeszcze jeden materiał na temat różnych dziwnych rzeczy pana K. Pozdrawiam. It's autobus. Pozdrawiam cię. Ja wiem, że ty nie mogłeś pić, jak prowadzisz autobus. Przykro mi. Przykro mi, przyjacielu. Mam nadzieję, że jak odprowadzi się autobus, to sobie wyluzowałeś. Pozdrawiam cię jeszcze raz i bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam Bartka. Bartek Szanek, pozdrawiam cię i zapraszam na jutro na live'a. Jak zwykle godzina 15-16, być może Mario będzie, w końcu może go znajdę. Bo ja go rano znajduję, ale po południu jest problem ze znalezieniem go. No Geralf z Rivi, pozdrawiam cię Geralf z Rivi. Również zapraszam, także widzieliście, ja próbowałem przeczytać ten list. Jeszcze raz go pokażę. Jest to list oryginalny, ale jest tak nieczytelny. On pisze krechę w krechę, zamiast zrobić przerwy i to naprawdę, słuchajcie, to jest nie do wyczytania. Jeszcze raz wam pokażę. Jest tu pieczątka gdzieś. A jeszcze jeden materiał nagram, już nie będę nic robił. I oczywiście jeszcze raz pokazuję zgodę. Także, no, próbowałem to go odczytać, ale, no, panie K, bardzo proszę, żeby chociaż robić odstępy między krateczkami. To są krateczki i chociaż odstępy kratka w kratkę, bo tak to jedno na drugie zachodzi i naprawdę, panie K, z całym szacunkiem, ja nie mam szans tego przeczytać. Część spróbowałem, ale... A, że ja, Jarosław Andrzejewski, alkoholik, istnieje na takim świecie. A co, chciałbyś mnie do piachu? Bo, no to proszę bardzo, no co ja zrobię, no. Także list mamy ze sobą, niestety.
I słuchajcie, na tym teraz skończymy ten materiał, bo i tak jest długi. A zaraz nagram kolejny, z innego tylko miejsca.